Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na temat jednego z kazań księdza Dominika Chmielewskiego. Zapraszam. Dlaczego w ogóle mówię na ten temat? A więc od razu na początku zaznaczam, że nie chodzi mi teraz o to, żeby jakoś przyczepić się do tego kazania, żeby je krytykować, albo tym bardziej, żeby je atakować. Chodzi mi raczej o to, żeby dopowiedzieć kilka rzeczy, które moim zdaniem są bardzo ważne i bez których to kazanie łatwo jest naprawdę źle zrozumieć. I w ten sposób chcę zwrócić uwagę na po prostu pewne braki, na rzeczy, które mogą ludzi wprowadzić w błąd w tym kazaniu. I myślę, że jest to istotne w kontekście tego, że ksiądz Chmielewski jest dosyć lubianym, często słuchanym kaznodzieją, może sprawiać wrażenie księdza właśnie takiego tradycyjnego, pobożnego, przynajmniej w jakimś stopniu tradycyjnego. I dlatego może być ewentualnie w jakiś sposób interesujące również dla widzów naszego kanału. Dlatego chciałbym krótko się odnieść i wskazać, czego w tym konkretnym kazaniu brakuje. To może też sugerować ewentualne braki w innych kazaniach. To być może będzie materiał na kolejny film, na jakiś inny film. Dzisiaj komentuję kazanie, dwie modlitwy, które mogą doprowadzić do potępienia wiecznego. Posłuchamy za chwilę fragmentu tego kazania. Ja tymczasem chciałbym zwrócić uwagę już na sam ton, to znaczy proszę zwrócić na to uwagę, jak to kazanie jest powiedziane. Myślę, że to również będzie dla nas interesujące. Czyli jeśli ktoś podchodzi do Komunii Świętej, ale nie przeżywa tego, że teraz z wiarą przyjmuje ciało i krew Boga Wszechmogącego, Jezusa Chrystusa, który zostawił siebie na pamiątkę, na swoją obecność. I mówi święty Paweł, jeśli ktoś bez wiary przyjmuje ciało i krew Jezusa Chrystusa, to się nie dziwi, że tylu wśród was chorych, cierpiących i tylu umarło. Tak mówi święty Paweł. Iluż ludzi przychodzi na mszę świętą bez wiary. Na przykład w to, że przyjęcie Jezusa, tego, który jest uzdrowicielem i lekarzem naszym, może spowodować, że wyjdziesz z tej mszy świętej całkowicie uzdrowiony z twojej choroby. I nie będziesz musiała już iść do lekarza, bo będziesz uzdrowiona. I nie będziesz musiała biegać od nabożeństw uzdrowienia do nabożeństw uzdrowienia, ponieważ ta zwykła, normalna, codzienna msza święta, na którą przychodzi może tylko kilka babci kochanych, ale przychodzi ten sam Jezus Chrystus, który był wczoraj, dziś i na wieki, który jest naszym uzdrowicielem. I kiedy przyjmuje Go z wiarą, każda choroba musi odejść. Rozumiesz? Dlaczego nie odchodzi? Bo często nie przyjmujemy Go z wiarą. Po prostu. Jak wspomniałem przed chwilą, już ton tego kazania jest dosyć zaskakujący. On może być w jakimś sensie pociągający, to znaczy człowiek ma wrażenie, że właśnie ksiądz faktycznie jest bardzo zaangażowany w to, co mówi i być może właśnie w kontraście do zwykłych księży to jest, będzie odebrane pozytywnie. To znaczy mamy tutaj do czynienia faktycznie z pewnym zapałem, z gorliwością i to może oddziaływać pozytywnie. Natomiast zwracam na to uwagę, że to jest dosyć taki egzaltowany sposób mówienia. Jest to dla mnie w jakiś sposób niepokojące wraz z samą treścią. Cóż bowiem tam słyszymy? Otóż jak sam ksiądz Chmielewski mówi... Czyli jeśli ktoś podchodzi do Komunii Świętej, ale nie przeżywa... Kładzie on więc nacisk bardzo na to, żeby człowiek przyszedł z taką pobożnością, ale taką odczuwalną. Tak? To jest tam podkreślone, że to ma być właśnie taka odczuwalna pobożność, że ten człowiek musi się tak spiąć. Tak? Być może ksiądz Chmielewski by się sprzeciwił, gdybym powiedział, że chodzi o jakieś emocje, uczucia. Natomiast bez wątpienia jest tutaj mowa o takim napięciu woli, tak? Że ja właśnie tutaj się tak spinam i muszę przyjść z taką pobożnością. I jak przychodzę z taką pobożnością, no to wtedy
ta Eucharystia może mnie uzdrowić ze wszystkich chorób. Może tutaj powstać takie wrażenie, że niejako jak będę przystępował właśnie tak, z takim napięciem woli, z taką pobożnością, to wtedy na pewno dostąpię uzdrowienia. Tego ksiądz Chmielewski na pewno nie chce powiedzieć. Słyszałem w innych jego kazaniach, wypowiedziach, że się zarzeka, że nie o to mu chodzi. Natomiast tutaj to sprostowanie nie pada, co może doprowadzić do takiego wniosku. Natomiast no, z racji, że na pewno on tak nie uważa, no to nie ma się tutaj za bardzo czego czepiać. Ale sam ten punkt widzenia, to pokazanie tego w ten sposób, że ja muszę się tak spiąć i wtedy ta Eucharystia właśnie mnie uzdrowi. I teraz uwaga, święty Paweł, tak, który mówi, że tylu jest wśród was, tylu umarłych, chorych i tak dalej, bo źle przystępujecie do komunii. I ten wniosek, że dlaczego jeszcze nie jesteśmy uzdrowieni? Bo może bez wiary przystępujemy do komunii świętej. A więc uważam, że jest to niebezpieczny wniosek. Uważam, że jest to niebezpieczna sugestia. Dlaczego? Ano dlatego, że cud jest czymś wyjątkowym. To znaczy uzdrowienie, czy jakikolwiek cud, który wymaga takiej ingerencji Boga w porządek naturalny, jest czymś wyjątkowym. I teraz jeśli my oczekujemy, będziemy oczekiwać, że jeśli ja tylko z odpowiednim nastawieniem do komunii przyjdę, to wtedy Pan Bóg mnie uzdrowi, to jest rodzaj kuszenia Boga, oczekiwania, wymagania od Niego, żeby On uczynił coś nadzwyczajnego. Podejrzewam, że tutaj ksiądz Dominik będzie się zarzekał, że w ogóle nie o to chodzi, żeby wymuszać coś, tylko po prostu chodzi o taką otwartość. Tak, natomiast ta sugestia, tak, że dlaczego nie ma tych cudów? Ano dlatego, że my tej wiary nie mamy, że my nie mamy wiary w tą rzeczywistą obecność, takiej prawdziwej, mocnej wiary, która też tutaj nie jest przedstawiona jako ten akt. Wiara jest aktem rozumu, jest to cnota, która jest w rozumie, jest to uznanie za prawdę, to co nam Bóg objawił. Oczywiście tutaj jest ona pojęta tak szeroko, tak, w kontekście właśnie później ułożenia całego naszego życia zgodnie z nią i tak dalej, ale ona jest taka niewyraźna. Tak? Tutaj ta wiara, jakby według księdza Chmielewskiego takie można odnieść wrażenie, to polega właśnie na takim napięciu, że ja tu przychodzę i to muszę tak to czuć, to musi być takie napięte, że ja tak przychodzę i tu pasuje też do tego stylu jego mówienia. Ten styl też jest taki napięty, tak? To człowiek ma wrażenie, że właśnie ksiądz tam się spina tak mocno, żeby to powiedzieć właśnie z takim wigorem i z taką energią. A to jest bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który w ten sposób pojmuje wiarę, to znaczy uważa, że właśnie ważne jest, czy fundamentalne jest, żeby tak się napinać i tak się spinać, przychodząc do Komunii Świętej i w ogóle głosząc kazanie i cokolwiek innego, to pomylił się w kwestii fundamentalnej, w kwestii tego, czym jest wiara. Wiara nie musi nas prowadzić do właśnie takiego napięcia woli, do takiej silnej determinacji odczuwalnej i ciągle obecnej. Raczej wręcz przeciwnie. Prawdziwa wiara prowadzi później do wypracowania innych cnót, bo sama wiara jest również cnotą, więc wiara prowadzi jak najbardziej do wypracowania innych cnót, prowadzi do wypracowania nadziei, miłości, roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania, męstwa. I te cnoty, one sprawiają, że człowiek z lekkością, z łatwością jest w stanie wypełniać Boże prawo. Ten człowiek nie musi się spinać, tak? W człowieku, który posiada cnoty, wiarę i inne cnoty, on wcale do Komunii Świętej nie przystępuje właśnie taki napięty, że ja muszę teraz wzbudzić we mnie tą wiarę w rzeczywistą obecność. Taki człowiek przychodzi z wielką radością, z lekkością, z łatwością, raduje się, że do Boga przystępuje, że zbliża się do Niego, że Pan Bóg mu na to pozwala i wcale tam nie jest potrzebne takie napinanie się. Tam jest potrzebna prosta, czysta wiara, spokój sumienia, spokój serca. Ojciec Worniecki powie, że to właśnie radość, spokojna radość będzie świadczyła o tym, że człowiek ma w sercu swoim miłość. I ja dlatego właśnie komentuję to kazanie, bo widzę tutaj taką bardzo niebezpieczną tendencję. To znaczy mam wrażenie, że i ksiądz sam właśnie ulega tej iluzji i przedstawia to w tym kazaniu, dlatego zwracam na to uwagę,
ulega takiej iluzji, że wiara to polega właśnie na takim stałym napięciu woli. To jest ciekawa rzecz, bo to jest definicja cnoty według Kanta. Tak Kant widzi, to jest cnota, to jest nieustanne według niego napięcie woli, a więc właśnie człowiek to też nie przypadek, że Kant, czyli Niemiec, że ma właśnie taką definicję cnoty, tak? To gdzieś tam pasuje do takiej pruskiej armii, którą często tutaj w tych naszych materiałach wspominam, czyli właśnie, że wszystko musi być takie sztywne, napięte, wszyscy tam stoją na baczność i to wszystko jest takie dokładnie ustalone i uregulowane. Stałe, cnota jako stałe napięcie woli. Według Kanta właśnie człowiek cnotliwy to jest taki, który jest stale w takim napięciu, żeby zadziałać tak jak trzeba. A to jest mordercze dla człowieka. To nie jest zgodne z naszą naturą. I nie jest stąd, nie jest to zgodne z doskonałością. Człowiek, który będzie taki napięty, nie będzie w stanie dobrze wypełniać swoich obowiązków, nie będzie w stanie dobrze do Pana Boga, na Pana Boga się kierować. Dlaczego? Dlatego, że napięcie nie sprzyja działalności rozumu i woli, czyli wyższych władz naszej duszy. Takie emocjonalne napięcie sprzyja raczej działaniu niższych władz naszej duszy. Sprzyja działaniu władzy pożądliwej i gniewliwej, czyli tych władz, które uczuciowych, emocjonalnych, które mają, popychają nas do tego, co jest przyjemne lub sprawiają, że stawiamy opór wobec tego, co jest w jakiś sposób niebezpieczne czy nieprzyjemne. To takie napięcie sprzyja temu, więc takie napięcie w ogóle nie sprzyja temu, żeby używać rozumu i woli, a na poziomie przede wszystkim rozumu i woli mamy właśnie Pana Boga poznać poprzez wiarę i kochać poprzez wolę. A więc to napięcie jest szkodliwe dla prawdziwego zbliżania się do Pana Boga. I taki człowiek, który będzie próbował do Pana Boga zdążać właśnie poprzez takie napięcie, będzie myślał, że to trzeba tak się stale napinać, taki człowiek będzie próbował i to będzie kiepsko działało, bo będzie się na poziomie emocjonalnym ładował właśnie, będzie próbował w tym pompować takie uczucia, emocje i będzie, jeśli to ten poziom napięcia spadnie, to będzie miał od razu wyrzuty sumienia i co w ten sposób osiągnie? Niewiele. W cnotach nie postąpi, pojawi się pewna frustracja, siły się bardzo szybko wyczerpią, bo to jest wyczerpujące, jednocześnie w cnotach nie postąpi, wiele grzechów popełni, bo rozbudzone te władze duszy, władza pożądliwa i gniewliwa, one będą skłaniały do różnych grzechów. To jest bardzo często to, co nazywamy taką gorliwością neofity, osoby nowo nawróconej. To jest bardzo często właśnie to napięcie i później ta władza gniewliwa i władza pożądliwa, które popychają tego człowieka do tego, żeby tutaj atakować tego i tego i tamtego i właśnie cały czas coś mówić, krzyczeć. To jest właśnie to. Ja mam wrażenie, że w tym kazaniu mamy mniej więcej taką wizję pobożności, czyli to jest taka wizja takiego nadgorliwego neofity, który nie potrafi nad sobą zapanować, który nie wie, czym są cnoty i myśli, że właśnie cnoty polegają, tak jak myślał Kant, na tym, żeby się stale napinać i to napięcie, żeby ono tak nas motywowało do działania, żebyśmy byli jak taka pruska armia, stale napięta i w gotowości do działania. Bynajmniej. Świętość, jeszcze raz, polega na tym, oczywiście, mówimy to z naszej strony, tak, żeby była ta świętość w tym prawdziwym tego słowa znaczeniu. Potrzebujemy tej Bożej łaski, wszczepienia w Chrystusa. Z naszej strony jednak potrzebujemy cnót. A cnoty wypracowuje się właśnie w spokoju. Jest potrzebne pewne napięcie woli do tego, oczywiście, ale prawdziwe napięcie woli nie polega na tym, że ja się tak spinam i muszę jakby nieustannie się tak napinać, wyrażać jakąś taką gotowość do akcji. Nie, ja muszę. Mój rozum musi poznać prawdę, wiara, wola musi zachcieć, ułożyć życie według tej wiary i to się później odbywa. To się odbywa jednak bez napięcia. Tutaj i tam, to znaczy, co niekiedy jest potrzebna taka walka, takie napięcie, to jak najbardziej jest potrzebne i po to mamy te niższe władze naszej duszy, władzę gniewliwą przede wszystkim, aby pokonywać co jakiś czas przeszkody, ale nie to jest tym fundamentem. Tak? Fundamentem jest działanie naszych wyższych władz naszej duszy, czyli rozumu i woli. Rozum, który musi poznać, wola, która musi zachcieć, a one to robią najlepiej, kiedy człowiek jest spokojny. Dlatego człowiek, który poznaje Boga, kocha Pana Boga, on, jeśli będzie się do Niego zbliżał, to będzie się raczej uspokajał. Ojciec Woroniecki o tym pisze pięknie w swoim dziele Podstaw Kultury Katolickiej, gdzie mówi o tym, że właśnie ten radosny spokój jest oznaką prawdziwej miłości do Pana Boga, jest prawdziwym termometrem miłości
do Pana Boga. A więc pamiętajmy, że do Boga zbliżamy się na poziomie wyższych władz naszej duszy, na poziomie rozumu i woli. Do tego nie potrzeba takiego stałego napięcia, spinania się, tylko trzeba pracy rozumu, który szuka Boga, poznania Pana Boga, szuka Go poprzez wiarę, poprzez akt wiary, poprzez poznanie Bożego objawienia, nauki Kościoła i woli, która pragnie później ułożyć swoje życie zgodnie z tym, co zostało poznane i później kształtuje różne, wszystkie inne cnoty, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. I te cnoty również sprawiają, że człowiek dobre uczynki spełnia właśnie z łatwością, bez tego napięcia. One przychodzą spokojnie, coraz bardziej spokojnie, coraz łatwiej i tak ten człowiek zbliża się do Pana Boga, niejako leci do Niego na tych skrzydłach. I powiedzmy tak, tutaj te skrzydła, jako te nasze cnoty, które sprawiają, że człowiek z łatwością to robi, tak? Że to nie trzeba już wiele wysiłku, żeby do Pana Boga się zbliżać. Natomiast tutaj ten obraz jest diametralnie inny, jest to obraz błędny i warto na to zwrócić uwagę. Jak już wspomniałem wcześniej, nie ma to być jakaś drastyczna krytyka księdza Chmielewskiego. Zdaję sobie sprawę, że na tle przeciętnego księdza dzisiaj to i tak wypada bardzo dobrze, bo jest tutaj przynajmniej zapał, jest tutaj przynajmniej pewna gorliwość, a to dzisiaj jest już taki towar deficytowy, także to jest jak najbardziej na plus i zdaję sobie sprawę, że jego kazania właśnie w porównaniu do innych kazań w Polsce dzisiaj takich przeciętnych, to i tak już jest 3 poziomy wyżej. Natomiast właśnie dlatego do tego się odnoszę, bo skoro jest to już te 3 poziomy wyżej, to warto zwrócić uwagę na to, co jeszcze, czego jeszcze tam brakuje, tak żeby i wierni, jakby słysząc to, widzieli, tak, ci wierni, którzy dostrzegają, co jest nie tak, którzy chcą tych dobrych kazań, żeby dostrzegli, aha, że tutaj są pewne braki i być może sam ksiądz Dominik będzie chciał tego wysłuchać i wyciągnąć jakieś wnioski. Jak wspomniałem, nie ma w tym moim materiale w ogóle żadnej agresji i niechęci, to wręcz przeciwnie. Uważam, że zasadniczo te kazania i tak pozytywnie się wyróżniają, natomiast są tutaj pewne braki. Więc oczywiście nie oczekujemy od Pana Boga cudów i teraz nie należy myśleć, że jak będę tylko właśnie tak z takim napięciem przyjmował sakramenty, to od razu muszę być uzdrowiony, albo to na pewno będę uzdrowiony, albo przynajmniej co jakiś czas jakieś uzdrowienie się musi zdarzyć. Wcale tak nie jest. Słowa świętego Pawła, że wielu wśród was pomarło, jest słabych i chromych, dlatego że źle przystępują do Komunii Świętej, trzeba rozumieć na poziomie duchowym. To znaczy, gdy święty Paweł mówi, wielu wśród was pomarło, na pewno ma na myśli tych, którzy pomarli w duchu, tych, którzy odparli od łaski. A ci, którzy chromi są, chorzy, to są ci, którzy na poziomie tej łaski są chromi, chorzy, którzy trwają w grzechach. Może jeszcze w stanie łaski uświęcającej przeważnie są, ale ulegają różnym nałogom. Tak to należy interpretować, to znaczy interpretacja, uważam, że interpretacja w odniesieniu do zdrowia cielesnego, że wielu z was pomarło, że święty Paweł wspomina tych, którzy naprawdę umarli tutaj w tym fragmencie, czyli cieleśnie, fizycznie umarli, dlatego że źle przystępowali do Komunii Świętej. To jest interpretacja zupełnie nietradycyjna tego fragmentu i moim zdaniem bardzo, bardzo nieprawdopodobna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.